Dzień dobry, Agnieszka Kobus-Zawojska. Zaczynamy audycję Czas na Igrzyska, bo właśnie trwa największe wydarzenie sportowe na świecie w tym roku, Igrzyska Olimpijskie. Porozmawiamy o tym, co było, o tym, co będzie, o tych szansach medalowych i o pięknych występach naszych, ale też o tych, które czasem nas rozczarowują. Mam piękny tutaj zestaw gości, że tak powiem. Zacznę od kobiet. Joanna Mirek, mistrzyni Europy z 2003 roku i 2005 roku, polska siatkarka, ekspert Polsat Sport. Cześć, Jasia. Witam, dzień dobry. Dariusz Kowaluk, mistrz olimpijski w sztafecie mieszanej 4x400 z Tokio. Kolega klubowy, dawniej, bo już nie jestem w AZS z Warszawa, ale kolega klubowy. Dzięki, Darek, cześć. No, cześć, cześć. No i chyba najbardziej charyzmatyczny trener boksu w Polsce. Myślę, że no, trenował z wszystkimi, od influencerów po olimpijczyków, po zawodników boksu zawodowego, Zbigniew Raubo. A no Dzień i też dobry. Był bokserem dawniej. No, tak, dawno, ale to było dawno. Kilka lat temu. Dawno, ale się pamięta chyba takie rzeczy. No nie, no ja pamiętam, no. Dobrze, słuchajcie, na początek chciałam się zapytać, co oglądacie poza swoimi dyscyplinami? Czy tylko raczej jesteście skupieni na tych takich swoich, które znacie od podszewki? Asia? No to może ja zacznę. Ja jestem na pewno sfokusowana na siatkówce, ale no, człowiek, który jest związany ze sportem, no to jest związany tak naprawdę chyba z każdą dyscypliną i kibicuję wszystkim naszym sportowcom. Uwielbiam oglądać igrzyska. Oczywiście też jako osoba dorosła nie mam czasu, żeby siedzieć cały dzień przed telewizorem i wszystkie dyscypliny oglądać. A można by było naprawdę, bo te występy są piękne. No, uwielbiam lekką atletykę. Jestem zafascynowana naszą... Darek słucha i się uśmiecha tylko. Naszą zawodniczką, to wspinanie na czas, ta wspinaczka na czas, no to ja szczerze, ja w ogóle nie wyobrażam sobie, że można tak szybko to robić. No ja siedzę z otwartą buzią, jak to oglądam. To prawda, 6 sekund, wczoraj dwukrotnie pobity tak rekord jest. Świata Oli Mirosław. Dwie dziewczyny przeszły dalej, mogą się spotkać w półfinale. O tym też chwilę porozmawiamy. Darek, co śledzisz? No troszeczkę siatkówkę i lekko atletykę i tak głównie tylko to. Okej, okay, no to takie dwie, myślę, bogate dyscypliny, no bo jednak siatkówka tutaj była plażowa, niestety chłopaki odpadli, niestety tak dziewczyny i drużyna męska jest w grze, a lekko atletyka ma tyle konkurencji, że naprawdę można się rozsiąść i oglądać. No i pan Zbyszek. A ja jestem ogólnodyscyplinarny i ja śledzę wszystko po kolei i co prawda, jak jestem na sali, nie mam ekranu, nie mam telewizora, bo to całe igrzyska się odbywają od rana do wieczora. To prawda. I tam na podglądzie, na internecie i siatkę, i piłkę, i... Wszystko. Full dosłownie service. Dosłownie wszystko. Wczoraj akurat wróciłem do domu, włączyłem sobie tak telewizor przy kolacji, patrzę, Duplantis zrobi rekord świata. Wrażenie akurat jest. Akurat tak, te parę minut, bo tam się odbywały inne tam zdarzenia. Ja patrzę i on to przeskoczył. To jest show. Właśnie, Darek, jak byś skomentował ten wczoraj wyczyn? Nawet jego rywale byli zafascynowani i to też tam pokazywało. Widać, że jeszcze są rezerwy. Jeszcze z 5 centymetrów można by było poprawić, a jak znając Duplantisa z ostatnich lat, on zawsze sobie taki co meeting dokładał po prostu tylko 1 centymetr, już później wyżej nie przeskakiwał, bo za każdy rekord świata jest, no, pieniądze się dostaje. No tak, ale na igrzyskach nie ma pieniędzy za rekord świata i on to zrobił, tak, nie? Tak, ale właśnie igrzyska są specyficznymi zawodami, więc odbywają się raz na 4 lata i fajnie mieć przypisane, że zrobił to na igrzyskach olimpijskich. I chyba też jest olbrzymia widownia w tym roku porównując. I zmył wyczyn Władysława Kozakiewicza z Moskwy, gdzie zdobywając złoty medal olimpijski pobił rekord świata. Bo ostatnio zrobił to pan Kozakiewicz, a teraz to zrobił Duplantis. No proszę, jaką piękną tutaj mamy historię, no. pan Zbyszek. Wszystko... Nie, to powiedział komentator wczoraj. A ja przepraszam, nie oglądałam, przyznam się szczerze, ale oglądałem, czytałam. Pana Kozakiewicza oglądałem w Moskwie, kiedy skoczył te
tam nie wiem ile. I akurat no wczoraj wróciłem na chwilę, miałem te 5 minut, kiedy się to stało na żywo, nie? Bo później z odtworzeń to już tam tak nie smakuje, nie? Bo wiesz, to co prawda. Się stało, tutaj trzecia próba, cały stadion czeka, wszyscy czekają. On skoczył i koledzy tyczkarze skaczą do góry. No, to prawda. No, jak drużyna przyjaciół, a nie rywali. Tak, tak. I ci kumple skaczą do góry, że on ich pokonał. No. To jest też piękno sportu, ale może wrócimy do naszych. Mówiłem o naszym Kozakiewiczu. Przepraszam, rzeczywiście. Ale nie, to tak dla przypomnienia. Oczywiście, Kozak... ale o tym, co tu i teraz, może tak. Aha, to dobrze. Dobra, jakoś wybrnęłam z tego. Słuchajcie, no trochę krucho z tymi medalami. Kogo jeszcze byście tam wrzucili? No na pewno możemy liczyć na to. Dobrze, po pierwsze, ja jestem bardzo ostrożny. Jeszcze się igrzyska nie skończyły. Oczywiście, że nie. Jeszcze się nie istnieje. Ale kibice czekają. No po to jest kibic, żeby czekał na wynik sportowy. No przecież płaci bilet i nie przychodzi po to, żeby... Na to, co się już odbyło, tylko na to, co będzie. No. Ale jednak możemy mieć jakieś oczekiwania względem niektórych sportowców, na przykład młociarze Paweł Fajdek, Wojtek Nowicki, no top of the top. Sami przyznali, że trochę zawiedli siebie i kibiców, więc trochę mnie nie dziwią komentarze, że ludzie czekają na te medale i później są trochę zawiedzeni, prawda? No bo to też są nazwiska, które nas już do tego przyzwyczaiły, tak. Że przywożą medale. Pięknie, i że tutaj zdobywają pani powiedziała. Medale. Przyzwyczaili nas. Zaraz wrócimy, przepraszam, jeszcze chciałam tu... Ale dzisiaj Anita Bodarczyk będzie broniła honor mociarzy. Kto wie, może uda się jakoś trafić dobry rzut i może jakaś pozycja medalowa będzie, bo no wiadomo, to jest sport, może akurat wszystko zagra. Ale chyba czwarty złoty medal to ciężko. O, złoty czwarty ciężko, no tym bardziej, że tam młode zawodniczki naciskają. A wiadomo, to jest tak, że się wieku się nie oszuka. No czasami można trochę na jeden start się zmotywować bardziej, ale no. Ale technicznych troszeczkę w młocie tak do 40 jeszcze się da tam, ale już w sprintach u nas na przykład lekkoatletyce, w biegach to mało kto 30 przekracza. Ale jest zawodniczka z Jamajki, mama, Shelly Ann. I polski akcent też mamy na igrzyskach, Marika Popowicz. Ona pewno nie wie, że ma do 30. Nikt nie ustala z góry, dokąd jej można. Nie powiedziano. Nie, bo jak się nie poinformuje zawodniczkę, że w tym wieku już nie wypada, no to nie wiedziała, no i biega dalej. I bardzo dobrze, i niech biega. Jak ma energię, chęć i tak dalej, dobrze. Słuchajcie, siatkarze. Mówi się, że przełamali klątwę ćwierćfinału. Słuchałam Marcina Możdżonka, który mówił, że w ogóle nie ma klątwy ćwierćfinału, tylko jest taka drabinka, że ciężko przejść i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że trochę jednak w głowie siedziała ta klątwa ćwierćfinału i jednak każdy to tak nazywał, oni się z tym oswajali, więc chyba ten bagaż został zdjęty mocno. No na pewno ciśnienie w pewnym stopniu zeszło z drużyny. No, w przypadku naszych siatkarzy można byłoby powiedzieć do 6 razy sztuka. Wcześniejszych 5 występów kończyło się na igrzyskach właśnie na fazie ćwierćfinałowej. Na tych igrzyskach ta faza została przełamana w pięknym stylu. Pięknym stylu wygrali swoje spotkanie. Wygrali ze Słowiencami, z którymi też mieli we wcześniejszych meczach, we wcześniejszych dużych imprezach. Zdarzało się, że mieli z nimi problemy. Ja bardzo mocno za nich trzymałam kciuki, bo ta faza grupowa w wykonaniu naszych siatkarzy nie była taka ładna, do jakiej nas zdążyli przyzwyczaić, ale ten mecz, ten najważniejszy mecz, ten mecz, który cały czas utrzymuje ich jeszcze w szansie przed zdobyciem medalu na igrzyskach, był naprawdę fantastyczny w ich wykonaniu i tutaj było widać drużynę. Półfinał będzie w środę z drużyną z Amerykanami. Tak. No, co byś powiedziała jako ekspertka? Czego możemy się spodziewać? No, ja zawsze twierdzę, że Amerykanie przygotowują się bardzo mocno do igrzysk. To jest taka dla nich docelowa impreza 4-lecia, no tutaj mieli 3 lata.
ale gdzieś w środku tych przygotowań na różnych imprezach czasami wypadają blado, ale na igrzyska Amerykanie są bardzo mocno sfokusowani, oni się przygotowują na tą imprezę i widać, że Amerykanie są w dobrej formie. My pokonaliśmy w ćwierćfinale naszego przeciwnika 3-1, Amerykanie Brazylijczyków też pokonali 3-1, bo te pozostałe dwa kolejne ćwierćfinały, no to były bardzo imponujące mecze, długie mecze, pięciosetowe. No, Włosi z Japonią wyszli z takiej katastrofy, że... Ale Francuzi z Niemcami też walczyli, też się bili, też przecież Niemcy prowadzili 2-0. Mm-hmm. I wydawało się, że tu może być niespodzianka. Trener Winiarski osiągnie sukces, a tu taka wtopa. No. To jest sukces dla trenera Winiarskiego. Ale jakby był w czwórce, to by było jeszcze większy. No. Jakby miał medal na szyi, to by było już w ogóle. A złoty to już w ogóle, prawda? Ale ja uważam, że to jest sukces trenera Winiarskiego i trzeba to docenić. To jest młody trener, to jest trener, który cały czas się rozwija, który pracuje na swoją karierę, ale wracając do naszych, oni dostaną, moim zdaniem, dostaną wiatru w żagle. Też mi się wydaje, że jednak teraz już będę... Znaczy... Ty jesteś ekspertką, ale wiecie, jak to jest, że jak już się przełamie pewną taką złą pasę, no to jednak nie myśli się o niczym, bardziej się cieszysz tą grą i w ogóle no jest takie, no tak mi się wydaje, że to pomoże mocno. No ja też mam taką, przynajmniej mam taką nadzieję, trzymam za nich bardzo kciuki, bardzo. Bardzo bym chciała, żeby przywieźli medal, żeby postawili taką kropeczkę drugi nad medal i. Dla dyscypliny w historii. Drugi medal w czekamy historii, tak. Niego. I oj, bardzo długo czekamy. Tak, od Montrealu. Tak jest. Widzieliście wczoraj może, jak Zbigniew Bartman, to mnie bardzo wzruszyło, mówił o Bartku Kurku i się popłakał, że jest tak wybitnym zawodnikiem, że po prostu się popłakał. Piękne są te igrzyska, bo mam wrażenie... Piękne są te igrzyska, bo nie tylko Zbigniew się popłakał, ale przecież Michał Kubiak, który tam pojechał, żeby dopingować tych naszych chłopaków, wbiegł na parkiet, też mu popłynęły łzy na policzkach, pomimo tego, że już go nie ma. Im się nie udało kiedyś, a teraz przeżywają. Tak, im się nie udało, on cały czas... Nie, właśnie Michał jest z tej ekipy, która gdzieś tam zatrzymywała się na tym ćwierćfinale. Ale gratulował chłopakom, jest z nimi całym sercem. No to są piękne obrazki. Tak, to są to piękne prawda. Obrazki, ale to jest piękno sportu. To prawda. Ja powiem wam, że płaczę, czy wygrywamy, czy przegrywamy. Nawet jak z innych nacji ludzie wygrywają, to też potrafię się wzruszyć. No dobra, to przejdźmy do boksu. Julia Szeremeta. Panie Zbyszku, co by pan powiedział o tej naszej wojowniczce, która już jutro walczy o finał olimpijski? Brąz już ma pewny na swojej szyi. Tak. Więc to już będzie piąty medal. Ja powiem tak. Nikt z tych, których tam znam, nie wymieniał Julki w roli faworyt. Piękna historia. Aneta Rygielska, wielka gwiazda polskiego boksu kobiecego. Elka Bójcik. To dwie zawodniczki, które zdobywały. Elka była na igrzyskach w Tokio. Była młodzieżową mistrzynią igrzysk. Była mistrzynią świata młodzieżową. Zdobywała medale na wszystkich imprezach. I te dwie ja stawiałem naprawdę wysoko Anetę Rygielską. Zawsze mówiłem. Elka jest takim zawodnikiem, że z każdym wygra i z każdym może przegrać, nie? Aneta Rygielska taka bardziej wyważona i też ma swoje... A tu nagle wyskakuje jakaś tam z Lublina Julka Szeremeta, której nie znam. Obserwuję te walki. Mówię, kurka. Ona chyba nie zdaje sobie sprawy, że jest na igrzyskach, bo ona się tym bawi. No ja nie wiem, czy jej nie powiedzieli, że to są igrzyska, ma być ten, ma powaga tam. A ta się wychodzi, bawi się, skacze. Mówię... Ale to też jest chyba piękne, no że tak. Brakuje takiej ułańskiej fantazji czasem. A ona ją ma. Tak. Bo na przykład, ja pamiętam w 80 roku Krzysiu Kosodowski też miał 20 lat, nikt mu nie powiedział, że jest młody, że jeszcze ma czas i też medal zrobił, nie? Janek Dydak też miał 20 lat, tej młodzieży nie poinformowali, że są młodzi, że mają czas i oni... Nie ma co informować chyba na siłę, i prawda? I ta Julka jest właśnie takim, no... Julka 21 lat ma.
Jeszcze nie ma. A, przepraszam. Jeszcze nie ma. Kobiecie się nie patrzy na bieg, ale jest młoda, no. I pojechała tam, powiedzmy, i ja proponuję, nie mówmy, co będzie dalej, zostawmy ją. No nie, mamy już nie. brąz, to tak, jest wielki sukces dla polskiego i boksu. Ale też z takimi opiniami się spotkałam, że Julka jest taka trochę, wiecie, nie wiem, jak to powiedzieć ładnie, bo... Zwariowana. Zwariowana. Ale to nie jest żadne obraźliwe, no. Ale no. nie zwariowana, w sensie, że tak trochę... cwaniakuje do tych swoich przeciwniczek? Ale to nie ma nic wspólnego z cwaniactwem. Naprawdę. Okej, okay, dobrze, to słuchamy. Nie jest... Prowokuje może. Tak, przepraszam. No. Prowokuje to troszkę, nie? Bo ten czas cwaniactwo to jest takie lekceważenie przeciwników. Mm-hmm. Nie, ona zbyt poważnie podchodzi do tego, okay. co robi, bo cwaniactwem by nic nie zrobiła. Naprawdę. Ale troszkę prowokuje, przyzna pan, czy nie ma, do końca? Ma do tego pełne prawo. Okej. Okay. Tego nikt nie zabronił. Może to jest metoda, żeby wybić przeciwnika z koncentracji. No właśnie chciałam o to podpytać. Co pan uważa? Jest powiedziane od zawsze. Tak boksujesz, jak ci przeciwnik pozwala. Pozwalają jej na te wszystkie żarty, to robi. No i bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że na... Ja i tak to powiem. Miejmy nadzieję, że na brązowym medalu się nie skończy, a jednak tą radością zdobędzie coś więcej. No dobrze, to chciałabym wrócić jeszcze do lekkiej atletyki przed serwisem. Darek, co tam się dzieje? Pamiętamy czasy Tokio, gdzie było 9 medali w lekkiej. No już Tomek Majewski wspominał, że to było tak dużo, że występ tak dobry, że to się raczej nie powtórzy prędko. Ale kibice pamiętają. Poprzeczkę zawiesiliśmy wtedy wysoko bardzo. Znaczy to też były specyficzne jakby czasy, bo to były te czasy covidowe. I ale też te czasy widać... dotyczyły każdego. Tak. No i widać było, że te trudne czasy, jak tu historia pokazuje, Polski nam nie przeszkadzała. Nas nawet może bardziej motywowało, bo... Świat miał ciężej troszeczkę do trenowania, inaczej to wyglądało w Polsce, inaczej za granicą. Były zamykane stadiony, siłownie, wszystko, a my Polacy jakoś sobie tam radziliśmy, pokryjomu gdzieś na siłowni trenowaliśmy. Może się do końca nie dostosowywaliśmy, no i to wychodzi właśnie, że im trudniejsze czasy, więc lepiej się chyba odnajdujemy. Mm-hmm. Teraz jest tutaj blisko, jakby w Paryżu są igrzyska i... No i tak naprawdę można powiedzieć, że no niedaleko nas, tak naprawdę każdy mógł z nas wsiąść w samolot i już lada moment być na miejscu. Do Tokio na przykład nasza najbliższa rodzina na przykład nie mogła przyjechać. To prawda, ale no trochę polski młot, no nie chcę mówić, że zawiódł, bo lubię chłopaków, ale no jednak liczyliśmy na te medale, nie ma co mówić. Mamy Anitę Wodarczyk, Natalia Kaczmarek. Będzie ten historyczny tak, moment. Ze sztafetami trochę już może być ciężko, no ale jak to sztafety, są różne zawirowania, czasami jakaś pałeczka się zgubi, ktoś zrobi jakiś falstart, no dużo emocji jest w takich sztafetach. No trzeba trzymać kciuki. Wczoraj przeczytałem na Twitterze, że Marika Popowicz, bo ona tam się przydarzyła jej się kontuzja z Achillesem, mm-hmm. będzie próbowała walczyć ze sztabem medycznym, żeby jeszcze się udało w tej sztafecie wystartować, więc miejmy nadzieję, bo to jest duże wzmocnienie. Nie ma teraz jakby aż tyle dziewczyn zdolnych, żeby można było sobie tak wybierać, jak w Tokio wtedy było, że... Z czego to wynika? Że trochę jest wymiana pokoleniowa w tej lekkiej tak, atletyce, czy coś się tam dzieje? Tak, troszeczkę jest zmiana pokoleniowa. No też nie oszukujmy się, już tam Aniuki Matusińskiego, te, które już przez lata zdobywały medale, to no już po prostu to już końcówka kariery jest mm-hmm. dla nich tak naprawdę. Musi się pojawić też teraz taka młodzież, jest Anastazja Kuś, 12-latka, tak. najmłodsza nasza reprezentantka na igrzyskach, widać fajnie się rozwija. Myślisz, że pobiegnie w składzie, w sztafety? Zależy jak poszedł sprawdzian przed igrzyskami, bo zawsze takie sprawdziany mamy organizowane. Mm-hmm. My do tego w ogóle nie mamy takiego, w ogóle nie możemy tego sprawdzić za bardzo, bo to nie jest tak publikowane, żeby kraje przeciwne też nie widziały, na jakim poziomie teraz Polska stoi. I to zawsze też czyli tak było to jest trzymane. Tylko taki wewnętrzny sprawdzian tak, z trenerem. Tak, tak. I to się nie mówi do mediów za bardzo, żeby właśnie nie było... Czyli nawet jak wiesz, to nam nie powiesz. No ja akurat nie wiem, ale
czasami ale tam... Ale jakbyś wiedział, też byś nie powiedział. Tak. No bo to nie zmienia postaci. Przed punktem trzeba dotrzymać tajemnicy. To prawda, ale no Anastazja, trzeba przyznać, że bardzo utalentowana dziewczyna. Myślę, że może być taką kiedyś następczynią Natalki Kaczmarek. Słuchajcie, przerwa na serwis informacyjny. Widzimy się, słyszymy się po przerwie, ale też widzimy, bo jesteśmy na YouTubie i... Będzie może dla słuchaczy mała niespodzianka po tym serwisie informacyjnym. Czas na igrzyska. Sportowe emocje w radiu dla ciebie. Dzień dobry, Agnieszka Kobus-Zawojska, druga część audycji Czas na igrzyska, a teraz mamy piękną niespodziankę, bo na linii mamy brązową medalistkę olimpijską z Paryża, Renatę Knapik-Miazgę. Renatę Knapik-Miazgę, przepraszam. Jak macie jakieś pytanie do naszej medalistki, to śmiało. Cześć, Renata. Cześć, witam was serdecznie. To pierwsze ode mnie. Czy emocje już opadły? To jest coś takiego, że po tym medalu olimpijskim ciężko po prostu to zdefiniować. Na pewno po odbiorze tego medalu emocje w nas tak zeszły, że przez 3 dni było ciężko się w ogóle ogarnąć. A spałyście coś w ogóle? W pierwszej nocy to tak mało bardzo. Trochę się bałyśmy, że jak się pójdziemy spać i się obudzimy, to może to się nie wydarzyło. To rzeczywiście. Czyli co, teraz mocno zajęty chyba okres. To jest taki, tak się mówi, że w tych sportach... takich, no nie chcę mówić, że niepopularnych, bo marzy mi się, żeby zyskiwały na tej popularności, ale trochę chyba macie taki sport raz na 4 lata, że teraz jest taki wielki boom, ten medal olimpijski i nie wiecie co, gdzie, kiedy, kto dzwoni i gdzie ma trzeba iść i tak dalej, tak, i tak dalej. Na pewno jest bardziej gorąco niż po nawet Mistrzostwie Świata zeszłorocznym. Trochę korzystamy z tego, trochę mówimy o szermierce, ale też staramy się znaleźć przestrzeń, żeby spędzić ten czas z bliskimi po prostu, żeby cieszyć się, bo to są osiągnięcia naszego życia. To prawda. Słuchaj, a co z tobą się teraz wydarzy? Bo ja czytałam w jakimś wywiadzie, że ty chcesz być trenerką w Stanach, że raczej to był twój ostatni występ. Jak to wygląda? Trudno powiedzieć. Ja miałam dużo, te ostatnie 3 lata były bardzo długie dla mnie. Trudne, bardzo trudne, pod wieloma względami. Ja się zdecydowałam na udział w igrzyskach dopiero po zwycięstwie na Mistrzostwach Świata. Że wiedziałam, że te szanse są bardzo realne, że ja tam pojadę i wtedy już wiem, że można szlifować formę na igrzyska. Natomiast w międzyczasie, z racji tego, że trenujemy taki sport, w którym musisz mieć plan B, w którym musisz mieć wykształcenie i musisz sobie zagwarantować ten byt, no i ja często pracowałam, długo pracowałam, 8 lat prowadziłam klub sportowy. Podjęłam pracę z amerykańskim uniwersytetem już w styczniu i w trakcie tego roku olimpijskiego 2,5 miesiąca byłam w Stanach. Wróciłam już na bezpośrednie przygotowanie do Polski i teraz rozpoczynam moje roztrenowanie w końcu. Myślę, że ono będzie dłuższe. Jakieś wakacje planujesz? Wakacje raczej w domu, blisko rodziców, blisko takich najbliższych, bo wyjeżdżam na 2 semestr do moich zawodników i wracam w grudniu. I myślę, że to będzie taki okres mojego roztrenowania. Ja 16 lat startowałam non-stop. Sezon jest bardzo długi i taki na pewno jest teraz czas na to, żeby się zregenerować, odetchnąć, pocieszyć się tym wszystkim. Zobaczymy, co będzie i nie zarzekam się, co będzie przed Los Angeles. Na pewno teraz ten czas chciałabym mieć dla siebie i dla rodziny po prostu. Chyba wasza dyscyplina, no zaraz pan Zbyszek mnie tutaj okrzyczy, bo powiem o wieku, ale też wasza dyscyplina chyba jest taka, że nie ma tej reguły, że ktoś jest starszy, młodszy, to jest sport techniczny i chyba rzeczywiście to doświadczenie mocno gra. Dokładnie. Mistrzostwo Europy wygrała 43-letnia Irina Embrich. Mi do niej jeszcze brakuje, natomiast trzeba się cieszyć dobrym zdrowiem. Wiele jest takich zawodniczek. Ja nie byłam jedną z najstarszych zawodniczek na sali, nawet nie byłam wymieniona w tym gronie. Nie, ja nie wypominam nic, ale wiesz, liczę na Los Angeles, na poprawę. Jeżeli chodzi o możliwość udziału, jest to możliwe, jest to realne, wiadomo, jeżeli zdrowie pozwoli. Natomiast
wielkie rzeczy robi się z wielkiej pasji, więc jeżeli tej pasji nie zabraknie, no to pojawi się na planszy olimpijskiej, bo to musi sprawiać przyjemność, żeby wykonać tą ogromną pracę wcześniej. Pan Zbyszek, coś chciał powiedzieć do naszej... Agnieszko, jesteś może niedoinformowana, bo moje zdanie jest takie, że akurat szermierka jest tą dyscypliną, że wielu tutaj, koleżanka medalistka potwierdzi, kilku 40-latków było mistrzami olimpijskimi. Ale mi chodziło o to, że pan mówi, że nie wypominamy wieku, ale czasem trzeba porozmawiać o tym wieku i pokazać, jaki jest rozstrzał. No bo Alicja, klasik z naszej drużyny. Ile ma lat Renata, Alicja? No Alicja ma 20 lat, a ja trenuję 26 lat. No więc piękna mikstura, tak bym to nazwała, i piękne połączenie. Renata, wiesz, że widok Oli Jareckiej, ten ostatni, ta radość wasza i jej, to po prostu do teraz powoduje, że wszyscy mamy ciarki na ciele? Dokładnie, ja też mam ciarki, jak o tym nawet wspomniałaś. Ja miałem ciarki na ciele w Rio, jak oglądałem, Polska walczyła z USA o wejście do czwórki i tam była sytuacja, że chyba pani Socha goniła wynik, dogoniła na dwa z Amerykankami i goniła chyba z 8-10 punktów, zrobił się remis i ją zamurowało i przegraliśmy 45-43 i potworny płacz, potworny ryk, tylko że w tym roku było z drugiej strony, nie? Potworny ryk, tylko uśmiech, bo tam w Rio byłem, stałem 5 metrów od tego, co się tam stało. Nie? Renata, a ja jeszcze mam takie pytanie. 4 sekundy i Ola Jarecka zrobiła coś dla mnie niemożliwego. Ile jest takie minimum, żeby odwrócić taką sytuację w szermierce? 4 sekundy. No sytuacja, a może mniej? Sytuacja była trudna. Tym bardziej, że do końca sobie nie zdawaliśmy sprawy z tego, co się wydarzyło. Ja wiedziałam, że coś jest nie tak, ale trener mnie ingerował i wiadomo, najtrudniejszej sytuacji jest ten zawodnik na planszy, bo zostaje postawiony w sytuacji bardzo trudnej, walka się toczy na środku planszy, 4 sekundy, Hinga może po prostu uciekać do tyłu, gdzie ta odległość się nam rozjeżdża i jest trudno zadać trafienie. I jeszcze trzeba trafić. Nie trzeba trafić i odwrócić losy meczu. I ja wiedziałam po prostu, że naszym zadaniem jest po prostu uspokojenie Oli, przedstawienie jej faktów i nastawienie na to, żeby mogła zrealizować swoje 100%. Ola jest niezwykłym zadaniowcem. Ja po prostu mówiłam w taki sposób, jak teraz rozmawiamy, to ja do niej powiedziałam, że Ola, może być taka sytuacja, że teraz będzie 4 sekundy na aparacie i trzeba będzie zadać trafienie. I po prostu ona przyjęła to jako po prostu fakt, jako zadanie, pokiwała głową i poszła na tą planszę. I u nas te 4 sekundy to jest to, tak, że musisz coś założyć. Z tego, co Ola zrozumiałam, to mówiła, że na pierwsze dwa tempa, czyli na te pierwsze dwa ruchy, czy w przód, czy w tył, ona miała zaplanowane działanie na Hinkę w otwarte oczy. I Hinka akurat w pierwsze tempo, czyli w pierwszy mocny ruch do przodu, a Aleksandry poszła do przodu, więc ułatwiła jej zadanie. Natomiast to, co Ola zrobiła, to był majsterszyk, bo to wszystko w czasie trzymało. To było wszystko na granicy. To była piękna szermierka, piękny dobrój działań, więc zarówno było to piękne dla osób, które niekoniecznie się zdają na tej szermierce i wzruszające i ekscytujące, jak i dla znawców szermierki. To prawda. Renata, gratulujemy tobie jeszcze raz, gratulujemy twoim koleżankom z drużyny i odpoczywajcie, miejmy nadzieję, że dziękuję zobaczymy bardzo was. A ja osobiście pozdrawiam tą panią, tą czterosekundową. Aleksandrę Jarecką. Tak. A my pozdrawiamy wszystkie. No. Dziękujemy wam bardzo za te emocje. Dziękujemy ci, że znalazłaś chwilę. Dzięki, pozdrawiam. Słuchajcie, to ja mam do was takie jeszcze pytanie. Paweł Fajdek powiedział, wrócę do tego motu, że byłem za dobrze przygotowany do tego startu. Za bardzo chciałem. Widzimy się w Los Angeles. Paweł Fajdek będzie miał wtedy chyba 39 lat, ale do czego zmierzam? Do tego, czy da się chcieć za bardzo? Tak. To jest błąd. To jest błąd. Ja każdemu dzieciakowi mówię, chcieć za mocno, to jest gorzej niż gdybyś grał, nie? I bo jak chcesz za mocno, jesteś za pewny. Kurde, nic. Tylko czasami to chcieć za mocno, to wcale nie przekłada się na pewność.
Tak, czasami to chcieć za mocno może zblokować. Chcesz, marzysz mocno, jesteś mocno przygotowany. Czyli się zepniesz jakby, i tak. Ta pewność siebie, że jest dobrze, jest twoją zgubą. Nie? Bo taką presję się na siebie narzuca tak. Też. I to, co ja rozumiem, tak dobrze, tak był pewny siebie, że nie wyszło. A gdyby podszedł do tego tak byle jak... Ale to też mam wrażenie, że czasem trzeba znaleźć granicę taką, że nie za bardzo byle jak, nie za bardzo chcieć i jest to niezwykle ciężko. No, w takich dyscyplinach bardzo technicznych nie można byle jak. Tutaj jednak trzeba zachować ten rygor takiego wykonania. 4 sekundy. Tak, wykonania tego technicznego bardzo dobrze, ale też nie można się właśnie tak spinać. I tu jest taki balans trzeba znaleźć, taki złoty środek. I tutaj to jest clue właśnie zdobywania tych sukcesów. Ten sportowiec, który to potrafi wypośrodkować i potrafi znaleźć ten złoty środek, no to tych medali ma. Darek, jesteś mistrzem olimpijskim w sztafecie mixed z Tokio. Gadałam kiedyś z Gosią Chałupkowalik, która była tutaj, powiedziała, że Aga, ja nie wiem, jak my to zrobiliśmy. Tam wszystko się ułożyło, wykorzystaliśmy szansę. Taka szansa może się nigdy nie powtórzyć już. To była nowa konkurencja, która wchodziła też od Tokio. Teraz jest drugi raz. Drużyna holenderska Femke Bol zrobiła coś fenomenalnego z tym finiszem. Tak, widziałem ten hit. Ja nie wiem, jak to się wydarzyło. Miałam wrażenie, jak ja bym biegła i ona mnie miała minąć, a ona minęła Amerykanki. Jak ty byś nie wiem, czy zwróciliście też uwagę na miny Amerykanów po tym, jak się zakończył ten bieg. Do zdjęcia uśmiechnięci, a później... No przecież to wyglądało, jakby ktoś jej motorek tam jeszcze wrzucił i ona odpaliła kolejny bieg. Wy dzieci możecie nie pamiętać, czyli jak... Nasza Irena Szewińska na 400 metrów była rekord świata, pobiła. Jak ona wszystkim uciekła, nie, to tak jak one by w miejscu stały. I ta Holenderka zrobiła to samo. Jeżeli byśmy wzięli ten stop klatkę, to się działo tak samo. To pani Irena uciekła. I ta też... Ci jakby stali w miejscu. Było 20-30 metrów straty. No. Na ostatnich zmianach to nie biega byle kto, bo zawsze się najszybsze dziewczyny wystawia, bo wiadomo, to jest takie dopięcie, kropkę na i się stawia. Tak samo jak w Szermierce było, to u nas Kajetan Duszyński tam wtedy na ostatniej prostej wystrzelił. Więc szapoba, że to też tak wyglądało, wynikowo też jest mega szybko. Wiadomo, że to była zmiana w ruchu, ale to było bardzo szybkie bieganie. Ale byłeś zdziwiony, czy spodziewałeś się, że może coś takiego ona zrobić? Było bardzo daleko. Ja obstawiałem, że może się uda na takie drugie, trzecie dogonić, ale nie sądziłem, że jeszcze będzie tyle mocy na ostatniej prostej, bo to jest jednak 400 metrów, nie wybacza to ostatnia prosta. To 400 metrów często tak wygląda, że kto bardziej wytrzyma ostatnio prostą, tym... Bo bieg może być równy, wszyscy równo mogą lecieć, a ostatnia prosta weryfikuje, kto ten medal zdobędzie. To prawda, a co jest tutaj nie było zatrzymania, cały czas było biegnięte z naszymi. I z tobą. I ze mną. No ze mną to kontuzje przez ostatnie 3 lata. Ja zawsze trenowałem ciężko. Już ja w sumie 14 lat trenuję, a mam 28 lat. No to pół życia trenuję. Też przychodzi młodzież w męskiej, także Maksymilian Szwed się pojawił. Ale ty masz dopiero 20, jaki ty stary, takie palne zaraz. Ja... Przede mną tylko jest starszy Karol Zalewski i Kajetan Duszyński. Ale będziesz walczył dalej, czy jak to wygląda? Czy zastanawiasz się? Ja jestem jeszcze przed rozmową z trenerem, bo mój trener na urlop wyjechał i czekam, aż wróci. Plany jakie mam? No, na pewno sobie muszę odpocząć z rok, przynajmniej rekreacyjnie coś tam trochę potrenować, bo te zdrowie moje to wyglądało w ten sposób, że to było, że się chciało za bardzo i przez ból się trenowało. A jeżeli wrócąc do sztafety, to troszeczkę te formy nie są takie jak w Tokio, bo my na przykład jak mieliśmy te sprawdziany przed Tokio, to Kajetan Duszyński biegał tam w okolicy rekordu Polski, ja złamałem 45 sekund, tam 64,80 i trenerzy się za głowę łapali tak naprawdę, jak stopery widzieli, jeszcze nawet fotocele mieliśmy rozstawioną. Pamiętam, że też dziewczyny mówiły, że chyba coś z bieżnią jest nie tak, że jest za krótka, bo takie dobre czasy były. Po prostu to tak właśnie wyglądało, że my sami nie wierzyliśmy w te czasy, my tak szacowaliśmy wtedy przed Tokio, że
może jakiś brązowy medal w mikście wpadnie, jak jesteśmy w takiej formie. No ale kto przy... no też tak myśleliśmy, o może jakaś Jamajka zgubi pałeczkę, jakiś falstar się zdarzy, no to się uda ten medal wywalczyć. No ale okazało się, że no byliśmy w takiej fenomenalnej formie tak naprawdę i mentalnie też byliśmy super nastawieni. My całą sztafetą tam mieszkaliśmy razem, też się trener zmienił, który potrafił nas zmotywować w męskiej sztafecie, bo wcześniej kiedyś tego nie było żadnej mowy motywacyjnej, tylko po prostu... no pokażcie, co tam potraficie, tak to wyglądało. A później się trener, przyszedł trener Marek Rożej, było super podejście. Trener Natalii, Kaczmarek. Tak, jak widać, odnalazł się świetnie tutaj jako trener. I co on wam kadry. Powiedział przed takim finałowym? Ja miałem tak na przykład, że u mnie to tak wyglądało, że... Bo ja zawsze byłem szybki też na 100-200 metrów i na przykład trener podchodzi przed biegiem do mnie jeszcze na rozgrzewce, mówi: Darek, tutaj zobacz, na 400 metrów może nie masz takiego rekordu życiowego szybkiego, ale zobacz, na 200 biegasz szybciej niż on, no to co, nie jesteś w stanie mu tyłka złoić, no to coś w tym stylu, no i to mnie motywowało na przykład, a kiedyś to wyglądało troszeczkę zupełnie inaczej. To też jest ważne, takie nastawienie zawodnika, żeby on mógł pokazać wszystko na tej najważniejszej imprezie. To prawda. Jeszcze jedno pytanie a propos sztafety, bo mogą, a propos sztafety kobiet, eliminacje mogą być bez Natalii Kaczmarek, ponieważ może mieć swój start indywidualny. Czy to jest jakieś zagrożenie? Ona będzie do dyspozycji trenera po indywidualnych startach, prawda? Wiadomo, że jest to takie zagrożenie, ale no trzeba jednak trochę Natalię oszczędzić, bo w tym roku też miała taki jeden start, weszło przeziębienie i później już taki na drugi start już nie była taka dobrze przygotowana. Wiadomo, jesteśmy ludźmi. No ale czy może to spowodować, że... Nie wiem, będzie za wolna ta sztafeta? Może tak być, no, ale trzeba jednak zaryzykować, bo no, jeżeli będzie miała Natalia te indywidualne biegi w nogach, przyjdzie jeszcze sztafeta, no po prostu to się wszystko za dużo nałoży. Musi być świeżutka i lepiej, żeby wystrzeliła rasa porządnie już w tym finale. Super. No to chciałabym jeszcze a propos tej mowy motywacyjnej, o której mówił Darek. Czy ty, Asiu, pamiętasz, co do ciebie trener mówił na przykład przed meczem, jak ważne to było i może masz jakieś zakulisowe informacje od siatkarek czy siatkarzy, że jak to wygląda właśnie ta szatnia przed samym wyjściem na boisko? Znaczy, nasze sukcesy rozpoczęły się w momencie, kiedy pojawił się trener Andrzej Niemczyk w naszej reprezentacji i on tak naprawdę w naszej reprezentacji zmienił wszystko. Zmienił wszystko, on... My uwierzyłyśmy w to, że on bardzo wierzy w nas, wierzy w to, że jesteśmy dobrymi zawodniczkami. Dał nam to odczuć, dał nam bardzo dużo swobody, bo twierdził, że jesteśmy zawodowcami i tak naprawdę on wie, że jesteśmy w stanie zdobywać sukcesy. Teraz my musimy w to uwierzyć. Mhm. I naprawdę bardzo, bardzo mocno nasza reprezentacja się zmieniła. A po obecnej naszej reprezentacji to widać, że nasze dziewczyny mają bardzo dobre flow ze swoim trenerem. Jak oglądam te nasze mecze naszej reprezentacji i widzę ten spokój Lavariniego na twarzy, te gesty, to podanie ręki, jak dziewczyny schodzą, te uśmiechy. Czyli atmosfera. To, że on potrafił też przekonać dziewczyny, te, które wcześniej, przed jego przyjściem, miały problem z tym na przykład, żeby być zawodniczką rezerwową, bo zawsze były tą pierwszą, tą wychodzącą w pierwszej szóstce i w reprezentacji, i w klubie, a tutaj on to wszystko zbudował, ułożył i dziewczyny jemu zaufały. Dzisiaj mecz z Amerykankami, mistrzyniami olimpijskimi sprzed 3 lat. No i co się wydarzy? Jak powinny zagrać nasze dziewczyny? No bo jednak zaczęły fenomenalnie. Później zaczęły fenomenalnie. Ten turniej się dobrze układa dla naszych dziewczyn. Pierwsze spotkanie rewelacyjne, bardzo trudne dla naszych dziewczyn, bo pamiętajmy, że nasze wszystkie dziewczyny to jest dla nich coś nowego, to jest dla nich coś pięknego, one wszystkie debiutują na igrzyskach, bez względu na to, czy to jest 19-latka, czy troszkę starsza i bardziej doświadczona, ale dla nich wszystkich to jest debiut. Tam nie debiutuje tylko trener.
który to daje... To ważne, bo to lider. To jest bardzo ważne. Który zrobił też ogromny, fantastyczny wynik z zespołem Korei. Czwarte miejsce zdobył, ale to była naprawdę niespodzianka wielka na tamtych igrzyskach. Więc on daje im tą pewność. On wie, jak je poukładać. Ja myślę, że przed tym meczem z Brazylią, to jest też taki turniej, gdzie między jednym spotkaniem a drugim mogły było trochę czasu. Trochę po tym tak, meczu one z Kenią, się trochę rozluźniły, że już bo były fantastycznie w tym zagrały, prawda? Z Japonią. Z Kenią. Trening. To był taki mecz, ale wywiązały się z roli lidera, to też wcale nie jest takie proste, więc już miały pewny awans do ćwierćfinału, ogromny sukces dla naszej reprezentacji, która po tylu latach wróciła na ten turniej. I trochę za dużo czasu. Okay. I trochę za dużo czasu, za dużo rzeczy, które je pochłonęły. Iga Świątek, zdjęcia z Djokovicem, to są takie rzeczy, o których one marzyły, które mogły zrealizować. I nagle się dzieją, prawda? Nagle się dzieją. No i Brazylia. Zafiksowana mocno. Znowu fokus. Tak, tak. Sfokusowana. Też troszkę nauczona Ligą Narodów, turniejem bardzo ważnym, który fantastycznie zagrała w fazie grupowej, a dwa ostatnie mecze przegrała, nie zdobywając tam żadnego medalu. Więc jedzie teraz tutaj, żeby pokazać, że jest w stanie wygrywać te mecze najważniejsze. Ale ja mam taką teorię, że odkąd jest Lavarini, nasze dziewczyny nie przegrywają dwóch meczów z rzędu. Czyli będzie dobrze, po prostu. I dzisiaj czekamy na mecz o 17. Tak. A pan Zbyszek jak zawsze motywował swoich zawodników przed takim ważnym wyjściem? Była jakaś mowa motywacyjna? Zawsze jest. To co by jest takim hasłem? Nie wiem, czy możemy to tutaj no powiedzieć. No nie, tego się nie mówi publicznie. To się mówi w szatni. Ale ważne, zawsze ważne było takie... No, ta rozmowa z zawodnikiem przed samym wyjściem dla pana, czy jak to wyglądało? Zawodników jest kilkunastu. Z każdym się rozmawia. Inaczej. To nie ma tak jednego, na jednego krzyknę, na drugi kurka. Ale umiał pan znaleźć sposób na każdego? Jakiś no znaczy, że nie wiem, czy na każdego, ale do wielu dotarłem, nie? Bo na jednego mordy otworzę, a to zadzwoni do prezesa, że albo świnia krzyczy, albo do mamy, albo gdzieś. Czyli trzeba uważać co do kogo. Znaczy się nie, ja tam nie muszę uważać. To oni mają uważać. I ten... Jeden się obraża, jednego to mówi złe. Ale jedno jest pewne. Każdy wychodzi do siebie, dla siebie, a nie dla trenera. Każdy to robi dla siebie. Nie? I na ile ty potrafisz się zmobilizować, jeżeli ty obrażasz się na to, że ktoś tam krzyknął, to nie wychodź do ringu, bo po co? Bo tam też będą kibice krzyczali. Tak, tak. Nie. Jestem taki, że nie spisuję zawodników na straty. Dla mnie każdy jeden, który wchodzi na salę, to jest potencjalny mistrz świata i każdy, kto wychodzi do ringu, to wychodzi po to, żeby wygrał, nie? To ja... Ja ich do tego przekonuję. Ja nie mówię, a z ciebie nic nie będzie, nie. I to jest najważniejsze. Ale jeszcze mam ostatnie pytanie. Złoty medal w boksie olimpijskim czy tytuł mistrza świata w boksie zawodowym? Nie. Agnieszko, bardzo nieładny. Dlaczego? Nie... Karolina Koszewska o to pytała. Powiedziała mi wprost, że medal olimpijski, bo uważa, że dużo ciężej jest go zdobyć. Zdecydowanie. Dlatego pytam trenera. Zdecydowanie medal olimpijski. Okej. Okay. Kiedyś też... nawet Mayweather powiedział. Wie pan, bo czasem mówi się, że boks olimpijski jest niedoceniany, dlatego pytam, że jest to olbrzymie osiągnięcie. Ale kto powiedział, że nie jest doceniany? No... Kto? Ja wielokrotnie się spotkałam z tym, że tylko boks zawodowy, dlatego jak Karolina mi to powiedziała, stop, to jest. Gdzie? Ale wszędzie, w Polsce. Sam Mayweather powiedział, oddałby te wszystkie pasy, żeby być złotym medalistą olimpijskim, a jest tylko brązowym. Ale wie pan jest w jakiejś społeczności, ale jak pójdziemy szerzej, to naprawdę te zdania są różne o boksie olimpijskim, ale mamy półtorej minuty, przepraszam. No ale tak, ale pan Jerzy Kulej to jest dwukrotny, to jest mega mierzyjący, mega... Tak, ale obecnie są takie głosy po ale prostu. Ale nie, no bo to się robi tak, że ten media, te internet... No właśnie, ale są, dlatego musimy trochę zmieniać to myślenie. No to musi być mistrz olimpijski i zmienią ludzie zdanie. Dokładnie. No. Szybkie pytania do was. Gdybym nie był sportowcem, to? Minutę mamy. To nie wiem.
Byłbym sportowcem. To bym był sportowcem, ale nie lekkoatletą pewnie. Asiu? Bardzo trudne pytanie, nigdy się nad tym nie zastanawiałam, bo kocham sport i nie wyobrażam sobie życia bez niego. Pan Zbyszek? Na pewno byłbym profesorem matematyki, fizyki albo chemii. Najlepsze sportowe wspomnienie? Tokio, medal olimpijski. Medale Mistrzostw Europy. No nie, no Kuba, Hawana. Motto? Nie poddawać się za wcześnie. Asiu? Walczyć z przeciwnościami losu. Wyprzedził mnie. Miłego dnia, oglądajmy dalej i kibicujmy naszym na Igrzyskach Olimpijskich. Dziękuję wam bardzo za wizytę. Dziękujemy. Dziękujemy.